Siema, jestem Nick, a to jest moje top 5 gier na Xbox One. Zaczynajmy. Miejsce 5. My mother told me I'd grow up to be a good man. Metro Redux. Metro Redux to odnowiona wersja gier Metro 2033 i Metro Last Light, które wcześniej ukazały się na PC-ta, Xboxa 360 oraz PS3. Akcja toczy się w tunelach zniszczonej wojną nuklearną Moskwy. Wcielamy się w Artema, który otrzymuje ważną misję. By ją wypełnić, będziemy musieli dotrzeć na drugi koniec metra. Wyjdziemy też czasami na powierzchnię, na której czyhają na nas krwiożercze mutanty. Obie gry zostały odpowiednio ulepszone, tak aby wyglądały prawdziwie next-genowo. Gra się w to świetnie, nie czuć w ogóle, że obie części Metro mają kilka lat na karku. Fabuła jest interesująca, wciągająca, a przejście obu kampanii zajmie nam około 20 godzin. Ponadto dostajemy dwie gry w jednym pudełku za stówę. Grzech nie kupić. Miejsce 4. Śródziemie, Cień Mordoru. Ta gra wzięła mnie zupełnie z zaskoczenia. Oczekiwałem średniaka, a dostałem prawdziwy hicior. W grze wcielamy się w Taliona. Naszym celem jest pomszczenie żony, dzieci i... siebie. Tak, nasz bohater zostaje zabity na samym początku gry, lecz łączy się on w jakiś sposób z duchem elfa i wyrusza do tytułowego Mordoru. Tak naprawdę Talion nie jest interesujący, a fabuła to też nic specjalnego. Nawet gameplay to tylko kalka pomysłów z Assassin's Creed i serii Batman Arkham. Cień Mordor błyszczy dzięki systemowi Nemesis. Polega to mniej więcej na tym, że orkowie, którzy są naszymi głównymi wrogami, mają własny system rozwoju. Gdy nas zabiją, awansują na wyższy poziom, uzyskają nową broń i pancerz, a co najważniejsze, zapamiętają nas. Warto też dodać, że każdy z nich ma swoje imię, przydomek i unikalny wygląd. Potem taki ork staje się wtedy tak naprawdę mini-bossem. Na takiego orka możemy potem napaść, gdy organizuje ucztę lub polowanie na innego orka. Ten jeden fantastycznie pomyślany system sprawił, że wpakowałem w grę jakieś 50 godzin bez przechodzenia fabuły. Polecam. I to nie tylko fanom Władcy Pierścieni. Miejsce 3. Just find out what this will cost us and come back in one piece. Dying Light. Trzecia gra o zombie polskiego studia Techland wreszcie osiągnęła to, co zakładano od samego początku. Stworzyć przyjemną grę o szlachtowaniu zombiaków w otwartym świecie. Widać co prawda, że twórcy ściągali pomysły z Mirror's Edge, Far Cry, ale połączenie tego wszystkiego jest po prostu świetne. Dawno się tak dobrze nie bawiłem przy jakiejkolwiek grze. Fabuła jest lipna, ale ona nie jest tutaj najważniejsza. Liczy się czysty fan płynący z rozbudowanego parkouru i siekania zombiaków. Super wypada też cykl dnia i nocy, który jest tak naprawdę wizytówką tej gry. Jedne z najlepszych momentów Dying Light to ucieczki po zmroku przed ultra szybkimi zombiakami. Do tego gra jest prześliczna i chodzi w pełnym 1080p. Polak potrafi. Miejsce 2. Mein Gott, litt ich Not. Wolfenstein, The New Order. Wolfenstein, ta marka zobowiązuje. To w końcu pierwsza w historii strzelaninka FPS. Na szczęście najnowszy tytuł w tej serii nie zbezcześcił jej dobrego imienia. Pokierujemy jak zwykle BJ Blaskowiczem, ale tym razem nie w czasie II wojny światowej, tylko kilka lat później. Co ciekawe, w tej alternatywnej rzeczywistości to naziści wygrali i przejęli władzę nad światem. Naszym zadaniem będzie oczywiście wytłuc jak najwięcej podwładnych Hitlera. Historia jest oryginalna i fajnie się to ogląda, dzięki ciekawym postaciom i różnorodnym miejscówkom. Design, a także cała wizja opanowanego przez nazioli świata jest tym, co sprawia, że Wolfenstein wyróżnia się na tle wszystkich Call of Duty i innych Battlefieldów. Sam gameplay jest również świetny, dzięki dużej ilości niecodziennych broni i różnorodnym przeciwnikom. Jest co prawda jeden bardzo denerwujący boss, ale to mała rysa na naprawdę genialnej grze. Miejsce pierwsze.
If you want my advice, give this shit up. GTA 5. Okej, to był prosty wybór. GTA 5 od początku tworzenia tego filmiku skazane było na zajęcie pierwszego miejsca. Remake na nową generację jest po prostu lepszą, bardziej dopracowaną i ładniejszą wersją fantastycznej gry. Fabuła jest ciekawa, a postacie interesujące. Teren gry jest ogromny, świat żyje własnym życiem, a misji pobocznych i dodatkowych zajęć jest tak dużo, że nawet po 100 godzinach nie dacie rady wszystkiego zaliczyć. Na Xboxie One gra zasuwa w płynnych 30 klatkach i 1080p. A, no i jest jeszcze GTA Online, w którym można spędzić setki godzin. To po prostu gra niemal perfekcyjna, a konsole nowej generacji to najlepsze miejsce do grania w GTA 5. Przynajmniej do czasu, aż wyjdzie wersja na PC. That's Trevor, my best friend. That's Franklin, the son I always wanted. Yeah, whatever. Jesus, your therapist has a lot to answer for. To było moje top 5 gier na Xbox One. Jeśli wam się podobało, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Każda pomoc się przyda. Na razie. We'll be right back.